biało-czerwone koszule i powoli możemy wchodzić do kościoła. Pozdrowiona Maryjo, umiłowana córko Ojca Przedwiecznego. Bądź pozdrowiona Maryjo, godna podziwu Matko Syna. Bądź pozdrowiona Maryjo, najwierniejsza oblubienico Ducha Świętego. Bądź pozdrowiona Maryjo, najdroższa Matko, zachwycająca Pani i Można Królowo. Bądź pozdrowiona moja radości, moja chwała. Serce moje i duszo moja. Cieszę się bardzo, że możemy się dzisiaj spotkać w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej na Nowym Dworze we Wrocławiu. Nasz kościół był miejscem wielu ważnych spotkań Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Wolontariusze, dziecięcy i młodzieżowi spotykają się tutaj po raz pierwszy. Wrocław, naszej archidiecezji, dziękując Panu Bogu też za Waszą obecność i dar Waszego serca. Jakżeście zobaczyli na samym początku, na dzisiejszą mszę świętą przybyła z nami Maryja, Matka nasza, Matka współczująca. Ta ikona jest darem mieszkańców Aleppo dla naszej archidiecezji, dla Caritas. Dlatego wraz z Maryją składamy na ołtarzu wszystkie te intencje, które są obecne w naszych sercach i prosimy, aby Maryja wyprosiła potrzebne łaski i błogosławieństwo u Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, którego dzisiaj święto przeżywamy. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. A skąd ta Maryja przybyła do nas? Z nieba przyszła. No cudownie. A z nieba kto ją nam podarował? Pan Jezus podarował nam Maryję. Też może tak być. Ale ta Maryja, która jest w kościele,
Wiecie, skąd do nas przybyła, z jakiego kraju? A Matka Boża przybyła do nas aż skąd? Z Syrii. A wiecie, z jakiego miasta? Aleppo. I dlatego oni, jako dowód wdzięczności, podarowali nam Maryję, Matkę Pana Jezusa. I popatrzcie na nią sobie. Wiem, że ona jest taka nieduża, ale ten obraz nazywa się Matka Boża Współczująca. A wiecie, dlaczego Matka Boża Współczująca? Dlatego, że Maryja patrzy na Jezusa i myśli o tym, co Jezusa czeka. Że będzie musiał dużo wycierpieć, że odda życie za nas wszystkich. Dlatego oczy Maryi są współczujące. Ja myślę, że po mszy świętej będziemy mogli podejść do obrazu Matki Bożej Współczującej i powiedzieć jej parę słów. Jesteśmy wszyscy uczniami Pana i dziećmi. Uczeń najpierw co robi? Potem? A później? No cudownie, ale to już jestem... I Pan Jezus mówi, pierwsi będą, ostatni będą, miłujcie waszych, módlcie się za tych, którzy was. Tak jest. I czasem zatrzymać się przy drugim człowieku. Fajnie jest, jak ktoś się zapyta, jak się czujesz? Jak biskup się zapyta, czy jesteście wyspani? Czy jesteś nauczony, nauczona? Czy się wszystko dobrze układa? Miło, jak się ktoś zapyta, dlaczego jesteś smutna? A widzicie. Katechetom, wychowawcom, opiekunom, siostrom zakonnym, wszystkim, którzy angażują się w szkolne koła. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy przyszli pomóc dzisiejszą uroczystość organizować nam. Dziękujemy Caritas Polska, która wspiera nas w tych dzisiejszych dziełach. I dziękujemy wszystkim pracownikom biura, którzy pracowali, słuchajcie, to jest parę godzin, a roboty było pół roku. Brawa! Dobrze. Akt powołania Szkolnego Koła Caritas przy Liceum Ogólnokształcącym nr 10 imienia Stefanii Sępołowskiej we Wrocławiu. Powołuje Szkolne Koło Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 10 imienia Stefanii Sępołowskiej we Wrocławiu. Dziękujemy Tobie, niepokalana Matko, ponieważ sprawiasz, że nie idziemy samotnie, ale nam towarzyszysz, jesteś blisko i wspierasz nas w każdej trudności. Błogosławiona bądź Matko, teraz i zawsze.
Za momencik rozpoczniemy tą drugą część, ale najpierw poprosimy naszych gości. Podróżujecie busem, który jest mobilną ambasadą niepodległej, co Caritas robi w czasie tego odwrotu w Juliuszowi. Jest z nami szczególna osoba, szczególnie nie jest to Matka Boska, o której mówił ksiądz biskup. Matka Boska podarowana nam przez biskupa z Aleppos, też jest. Jest to taki specjalny dar, gdyż Caritas włącza się w pomoc Syryjczykom, biednym potrzebującym rodzinom, które ucierpiały w konflikcie, ucierpiały w tej trwającej okresie na wojnie. Droga młodzieży, ja chciałbym bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować Caritasowi za zaproszenie. Z ogromną przyjemnością jestem tutaj dziś z wami. Chciałem wam dziś osobiście podziękować za waszą otwartość na krzywdę drugiego człowieka, na to, że patrzycie na tego drugiego człowieka, ale nie tylko patrzycie, a chcecie im aktywnie pomóc. Za to dziś bardzo serdecznie z serca chciałbym wam podziękować. Chciałbym być z wami, ale skierował do państwa list. Wiodące idee waszej organizacji od dawna wpisują się w cele polityki oświatowej państwa. Poprzedni rok szkolny 2016-17 ogłoszony był przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rokiem wolontariatu. Jednym z jego elementów był ogólnopolski konkurs Wolontariusz Roku, którego celem było promowanie idei pomagania innym i pokazanie, jak niezwykle ważne jest to działanie w środowisku szkolnym. Macie prowadzić młodych ludzi ku wyjściu z siebie do zadań i do innych ludzi, po to, by zrozumieć świat, odnaleźć miłość i solidarność. Umieć kierować sobą i swoim życiem. Nie jest łatwo być drogowskazem, choć dla jednego młodego człowieka, stać się dla niego autorytetem, zapalić w nim entuzjazm do wolontariatu. Uczniowie potrafią doskonale ocenić swoich nauczycieli, to co sobą prezentują, co mówią i czynią, a także jak to, co wypełniają. Mam odznakę super wolontariusza i taką odznakę jako pierwszy otrzyma dzisiaj od nas biskup Jacek Kicicki. Wielki brawo! Proszę przyjąć ten znaczek. Trzeba stać około metra, bo dziewczyny jak się rozpędzą, to jak majtną wam nogami, to po prostu zepchną. Tak jest. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, moi drodzy. Bardzo mi przyjemnie witać wszystkich. Witam serdecznie zaproszonych gości. A przed wami bardzo krótki występ dziewcząt. Od najmłodszych do najstarszych. Pani Agnieszka Rauch-Kubacka, Stowarzyszenie Sportowe Altius. Popatrzcie.
teraz dwójka. Na boki skoki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, gotowi. Start. Świetnie. No, było lepiej, ale jeszcze zrobimy jedną powtórkę. Uwaga, gotowi. Start. I świetnie. Trzy, cztery, pięć. Dobrze, brawo. A teraz wszyscy bijemy dla siebie brawo, mocno bijemy brawo. Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo ogromnym zaskoczeniem. Przede wszystkim pogoda nas pięknie zaskoczyła. Zaskoczyła nas ogromna frekwencja. Widać, że dzieci pragną się angażować w dzieła Caritas, służyć tej idei i w swoich środowiskach, w swoich szkołach aktywnie działać w szkolnych kołach Caritas. Przybyło ponad 400 dzieci ze swoimi wychowawcami, opiekunami, wraz z pedagogami, by dzisiaj świętować stulecie odzyskania niepodległości Polski. Włączamy się w ten nurt obchodów w naszej ojczyźnie, zachęcając dzieci, by mogły podziękować w ten sposób Bogu, że mogą żyć, realizować swoje marzenia i swój wolontariat w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Sztafeta, bieganie dookoła kościoła, to strasznie męczące. Widziałem, że niektórzy biegli 7 razy. Po co? Gdzie tam 7? Mamy zawodniczkę, która już 10 raz się szykuje do biegu. To jest Marta. Taka drobniutka dziewczynka ambitnie po prostu podeszła do sprawy. Są zawodnicy, którzy biegli 4 razy, mają 5 stanowisk dość trudnych do przebiegnięcia i do zrobienia. Drugi, proszę Państwa, spodobało się Vanessa już zaraz. Start, Vanessa. Będzie za chwilę prowadziła piłkę. Prawa nóżka, lewa nóżka. Slalomem. Nie jest to wcale proste. Bananki, jabłuszka, fit po prostu dzisiejszy dzień. Tak, no bardzo dobre jabłuszka, mamy całe zaplecze, no. Zajadają dzieciaki? Tak, zajadają wszyscy. I nie tylko dzieciaki, jeszcze opiekunowie i wszyscy. Czyli po prostu bananów i jabłek na pewno wszystkim nie zabraknie. Nie zabraknie, na pewno nie zabraknie. Co tu się dzisiaj dzieje? Gdzie wy siedzicie w ogóle? Jak widzę takie śmiechy, chichy cały czas. To miał być poważny zjazd Caritas czczący niepodległość i odzyskanie niepodległości przez nasz kraj. A wy co? Uwaga, Natalka, również drugi raz. Tak, ale tak. My się cieszymy. Świetnie, no. Z czego się cieszycie? No, z wszystkiego. No w ogóle, no fajnie się tu bawimy, ten zjazd jest super. Mieliście się bawić, a wy siedzicie na kocyku i sobie coś tam robicie, a tu tyle rzeczy. Co w ogóle jest? Widziały się już coś? Coś można tutaj robić dookoła kościoła? No, już mieliśmy quiz historyczny. Jak poszło? Zero. Co jeszcze robiliście? Jedliśmy, mieliśmy poczęstunek i zaraz będziemy mieć jeszcze unihockey. O, to trzeba rzeczywiście trochę sobie pojeść, tam będzie dużo biegania. Grałyście kiedyś w unihockey? Nie. Nie. Osoba, która atakuje, ma pierwszeństwo. Naprzód. Masz szczęście! Masz szczęście! 1-0, niebieska. Cześć Patryk, po co tu przyjechałeś? Pomodlić się. I co jeszcze robisz? Bo widzę, że masz kawał buły. Nad bułą też się modlisz? Tak. Pięknie, prawdziwy wolontariusz Caritas. Co dzisiaj już robiłeś? Oprócz tego, że zajadasz pyszną kiełbasę z ogórasem. Grałem w hokeja. O, w unihockeya graliście? Jak wam poszło? No, wygraliśmy. Widzę, że doenergetyzowujecie się przed kolejnymi zawodami. Co już za wami? Spinaczka. Spinaczka? Z piłkami. Co robiłyście na tej spinaczce? Kto się wspinał w ogóle? Która się wspinała? Kto wyszedł na sam szczyt? Ja. Ciężko było? Nie. Łatwo. Bo na górze nie było czego się złapać. W ogóle podobało wam się tutaj? Tak. Bardzo fajnie. Na początku jest z klasą na zajęcia w teatrze, ale stwierdziliśmy, że idziemy z Caritasem tutaj, bo jest lepiej. A działacie na tydzień w Caritas? Tak. Mhm. Co robicie u siebie w szkole? Szkoła. Pomagać paniom. Pomagamy ludziom. Cześć Natalia. Mam mikrofon, mam kamerę, a ty masz piękne serca. Co to za serca? Jedne są zrobione przeze mnie i drugie przez moją koleżankę. Mają piękne kolory. Ja nie wiem, czy one są specjalnie tak niepomalowane do końca? To jest symbol stulecia niepodległości Polski. I serduszka. Tak. Kochacie nasz kraj? Oczywiście. A Caritas?
Oczywiście. Super, bardzo wam serdecznie dziękuję. Dobrze się bawisz tutaj? Oczywiście. Chyba wystartowujesz teraz w sztafecie, tak? Się zastanawiam, ale mogłabym się przebiec dla zabawy. No to zobaczymy. Myślę, że... No jestem osobą prawie niewidomą, ale mogłabym spróbować. No myślę, że ktoś ci pomoże i damy radę, nie? Tak. Natalka dobiega, proszę państwa, do pierwszego stanowiska. Dzisiaj szkolne koła, można powiedzieć, świętują odzyskanie niepodległości, świętują na sportowo, a parafialne zespoły im pomagają. Dobrze wam tutaj? Bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że w naszej parafii coś takiego mogło być, takie z modlitwą, z mszą świętą, z biskupem, z kapłanami. To jest, dla nas to jest takie dowartościowanie naszej parafii, że to tak pięknie, słońce świeci, Bozia nam z nieba świeci, Matka Boska się cieszy, tak jak dzisiaj powiedział biskup, nie? Że dzisiaj jest święto Jezusa, że Jezus to jest naszym przewodnikiem, naszym duchem prowadzącym, bądź nauczycielem, tak? Że Jezus, musimy dobrze słuchać, musimy wprowadzać i do kościoła wprowadzać ludzi Caritasu, chorych, biednych i, no, i słabych, ale dzisiejszy dzień to jest dla nas, to jest niesamowitą radością. Na święte Kingi. Święta Kinga, to taka piękna, święta księżna. Dobrze ci tutaj na pikniku Caritas? No tak. Bawisz się dobrze? Coś jeszcze robisz oprócz malowania? Jakoś. Okej, okay, świetnie, bardzo się cieszę. No to powodzenia w tej robocie. Usa Caritas, niepodległości. Świętujemy naszą rocznicę, świętujemy tak trochę caritasowo, bo Caritas pomaga ludziom też nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Świętujemy, przyjechaliśmy tutaj mobilną ambasadą niepodległej. Chcemy uczcić stulecie odzyskania obchodów niepodległości Polski. W projektach Caritas, w projektach dobroczynności i takiej społecznej aktywności. Tutaj za nami wystawa. Wystawa, która prezentuje, no widzę też ciebie, Maćku, Fari, gdzie cię widzę, razem z papieżem Franciszkiem. Dosłownie kilka dni temu byliście jeszcze w Rzymie, w Watykanie, rozmawialiście z papieżem. Co on na tą inicjatywę? Wizyta u papieża była szczególna. W ogóle to był bardzo zadowolony, bo chyba bardzo lubi młodych ludzi, szczególnie wolontariuszy, jeszcze jak jest z akcją Caritas powiązane wszystko razem. I wieziemy to błogosławieństwo dla wolontariuszy w całej Polsce. Tym błogosławieństwem się dzielimy, Farid. Podoba ci się w Polsce? Podoba ci się na tym dzisiejszym pikniku? Tak, bardzo, bo nie mamy dawno czasu, nie mamy pokoju w Syrii i tutaj mam. Tę wystawę prezentujemy tutaj też zdjęcia nie tylko z waszej podróży do Watykanu, ale właśnie z Syrii. Jakie projekty Caritas w tym momencie działa, w jaki sposób działa w Syrii? No przede wszystkim projekt Rodzina Rodzinie. To jest od 4 października 2016 roku. Prawie 30 milionów złotych rocznie, 20 tysięcy darczyńców, 8700 rodzin, które jest udzielana pomoc co miesiąc. Konkretne dzieło, konkretna pomoc tam, gdzie jest potrzeba. Nie szukamy miejsca, gdzie pomóc, tylko rzeczywiście na miejscu, wśród tych, którzy są uchodźcami, tych, którzy są ofiarami wojny. Zgadza się, tam potrzeby są ogromne, bardzo duże zniszczenia po zgliszczach wojennych. Podstawowe potrzeby do zaspokojenia, woda, prąd, leki, także potrzeby są bardzo duże. Zachęcamy Rodzina Rodzinie, wystarczy wejść na stronę i Caritas, Caritas Wrocław, gdziekolwiek, wszędzie po prostu pisujemy Rodzina Rodzinie albo Caritas i Syria, zaraz wyskoczy i działamy i pomagamy. Bardzo serdecznie dziękuję, że tutaj pomagacie. O niepojętym miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem. O niepojętym miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem.